Zaczynamy briefing z Kamilą Meną. Kamilo odpowie na pytania dziennikarzy. Briefing oczywiście poprzedza mecz z Odrą Opole. Możemy zacząć od razu od pytań, ja będę tłumaczył, a potem będę tłumaczył też odpowiedzi. Poprosimy. Kto zaczyna? Dobra, no to... Dawaj. Ale to zacznę po prostu, żeby, no spoko. Nie, żeby tak o starcie rundy, 5000 rzędu i czy wiesz, nie wkrada się już takie troszeczkę samozadowolenie, czy dalej jestem głodni tych zwycięstw kolejnych, żeby to się ubawać dalej. We start the round with 5 wins in games, and do you feel like you are hungry of more? Of course, always, always. Everyone want more, because it's not enough. It's not the end of the season, so for us it's... The most important is like keep like this. Oczywiście jesteśmy bardzo głodni kolejnych zwycięstw. To jest dopiero początek sezonu, nie koniec i chcemy, żeby tak było dalej. No to Kamilo niech powie o sobie, bo tę rundę jesienną końcówkę miał taką sobie. Teraz no, ma liczby i to jest, no, to jest istotne, prawda? I chyba dla niego również. Okay, so the question is about you and your way of playing. Last round you were playing like without the many of the goals and assists, and now we have a lot of goals and assists, and how do you feel? This is what I can do. This is what I need to do, you know. This is the real Camilo. Of course, in the last first part, I feel a little bit like I can do more, but now I feel very good. That's why I do everything. W tej rundzie to jest ten prawdziwy Camilo. Poprzednia rzeczywiście może nie była najlepsza, czasami Camilo się zastanawiał, ale to jest to, do czego on jest stworzony, jak chce grać i teraz będzie robił wszystko, żeby tak było dalej. Ja chciałem zapytać, co miało wpływ, co zadecydowało? Odnośnie formy? Odnośnie formy. Okay, what is the difference? What changed it? I think the mentality, I was injury, in start the year. That for me is like difficult because of course I was injury, so I start with Legia, try to do very good, but in my mind I say, okay Camilo, you need to show the fans, show yourself what you need to do. So that's why now I feel good. Ta zmiana zaszła w głowie przede wszystkim. Camilo miał problemy w poprzednim sezonie, w poprzednim roku z kontuzją. Kiedy zaczynał, bardzo chciał się pokazać, ale nie było to takie proste właśnie z tego powodu, a teraz już czuje się dobrze. What can you say us about next opponent Odra Opole? They are big guys, they play hard. I watched the last game against Arca. They try to press, they try to catch the ball and go to counter-attack. So we need to prepare for this. So we train very hard for this opponent. So I think we will do our job. Pytanie dotyczyło Odry Opole, co Camilo powie na temat tego zespołu. Camilo powiedział, że to jest drużyna bardzo dobrze presująca, grająca z kontrataku, bardzo ciężki przeciwnik, oglądał ostatni mecz i też bardzo dużo ciężko trenujemy, żeby się dobrze przygotować pod tego przeciwnika. Speaking of you, you're playing better than the in this year, but you should have like two more goals, but what is the main reason? Is like composure or proper decisions? I think now I need to stay like this to keep my job. I wanna make more goals, assists. So I job for this. I work for this. So keep going. Pytanie dotyczyło zdobytych bramek, żeby mogło być tych bramek nawet dwie więcej i co jakby na to wpływa. I Camilo mówi, że stara się robić wszystko, żeby te bramki zdobywać, żeby bardzo ciężko na to pracuje i chciałby to powstrzymać. To might be the question about the fans, because 10,000 probably fans will be on the stadium. We need more. Yeah, we need more.
And each game we need. What means to you the support from France? Well, minimum 50,000 each game, for sure. We win now. 15. 15. Okay. Minimum. Minimum. Okay. So, I think we play very well. We win, of course. So, we need to support of our fans. And that's it. Pytanie dotyczyło wsparcia kibiców i czy te 10 tysięcy, które będzie pewnie na trybunach, czy to jakby dużo znaczy dla Kamilo? Kamilo mówi, że chciałby nawet, żeby było 15 tysięcy, jeszcze więcej, że to bardzo dużo znaczy, bardzo pomaga i bardzo byśmy tego chcieli, żeby było jak najwięcej. Czy jeszcze są jakieś pytania do Państwa? About the last 2 weeks, because you have more time for the next match. And what do you think? Are you ready? I always ready. The guys always ready. We work a lot, work every day, and for this game, I think if we play tomorrow, we are ready. Pytanie dotyczyło gotowości na kolejny mecz czy mecze. Kamil mówi, że zawsze jesteśmy gotowi, i nawet jeżeli mielibyśmy zagrać jutro, to też bylibyśmy gotowi.